Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do Forager. Wciąż nie wiem, jak to powiedzieć. Foragera. Nazwiemy to Forager, nieważne. Dobra, zapraszam was do gry Forager, gdzie twórca, który nazywa się Frog Hop, albo Hop Frog, jakoś tak, powiedział, że to jest trochę hybryda pomiędzy Stardew Valley, Terrarią i Legend of Zelda. Co? Mi się spodobało. I powiem wam w skrócie, że nagrałem 10 minut gry i mi się nie nagrało nic, bo zapomniałem nacisnąć nagrywania. Ale teraz jesteście, spokojnie, daleko w grze nie zaszedłem. Przynajmniej będę mógł wam powiedzieć łatwiej, o co chodzi w tej grze. I zacznę od początku tak samo. Mam nadzieję, że wam się ta gra spodoba. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli widzieliście tą grę albo chcecie ją zobaczyć i myślicie, wow, fajna gra, to dawajcie łapkę w górę i komentarz na końcu odcinka, żeby mi powiedzieć, czy naprawdę wam się podobało i co o tym sądzicie. Usunąłem mu swój ostatni zapis, ponieważ nie chciałem, żebyście widzieli, ale dobra. Ogólnie jesteśmy tym małym ludzikiem, nazwiemy go, on jest podobny Forager, ale nazwiemy go Foreman. To jest Foreman, nasz mały kolega, Foreman, w poprzednim odcinku go tak nie nazwałem, ale to jest Foreman. I dobra, i naszym zadaniem, o proszę, jest walić w rzeczy. Naszym zadaniem jest po prostu walić w rzeczy. I zaraz wam pokażę coś fajnego. Najpierw chodzi o to, że możemy walić we wszystko. Tutaj mamy nasz mały podstawowy pickaxe, czyli łom. Nie. Kilof. To jest kilof. Dobra, wiem. Wow. Pierwszy raz się stało. Możemy dostawać cytrynki z drzewa. Super. Więc mamy cytrynki z drzewa. Tutaj mamy również jagody, co daje nam... Tutaj jak widzicie mamy zdrowie. Potrzebujemy to zdrowie mieć cały czas, bo byłoby źle, gdyby nie było zdrowia. Dobra, i klikając Escape, ja sobie zmieniłem na prawy przycisk myszy, bo jest łatwiej po prostu. Możemy sobie chodzić i przykładowo rozbudowywać wszystko. Czyli potrzebujemy przykładowo 10 kamienia na rozbudowanie furnace. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Nigdy nie pamiętam, jak to się po polsku nazywa. Ale najważniejsza rzecz, o co tu chodzi, bo zaczynamy z tej małej wysepki. Musimy dokupić rzeczy dookoła nas i zrobić mosty. Mosty, trzeba zrobić mosty. Jeżeli zrobimy mosty, będziemy mogli sobie budować i robić wielki, wielki, wielki świat, który będziemy budować sami będziemy mogli budować z farmingu, będziemy mogli właśnie, robimy most i pułapkę na ryby, która pozwoli nam też dostawać jedzenie. Przepraszam, jeżeli ten odcinek będzie taki bardziej luźny, ale mogę się wygadać. Dużo czasu siedzę sam, jeżeli jestem w domu. Taka seria pozwoli mi chyba właśnie otworzyć do kogoś dziabę i porozmawiać, więc to mi się podoba. Let's get started by building a furnace. Co ty nie powiesz, koleżko? Dobra, masz rację. Więc potrzebujemy 10 kamienia. Mamy go na razie 5, więc szybko nawalimy trochę kamieni. Chyba jeszcze ze 2 kamienie tylko. Bo niektóre robią po 3. To mi dało 9 kamienia. Dobra, nieważne. Robimy industrial. A nie. To jednak pokazuje nam, ile kamienia mamy w całości, jeżeli było 9. Myślałem, że 9 mi wydropiło z tego kamienia. To było dziwne. Dobra, teraz mamy 13. Ale ten mi stoi jeszcze na środku i mi się to nie podoba. Spalaj kamień. Dzięki. Teraz bierzemy się i budujemy sobie furnace. Furnace bierzemy sobie, wstawiamy idealne miejsce. I teraz kolejny będzie forge. Forge potrzebujemy do tego 4 iron ignoty, czyli ja to nazywam nuggetsy, i 4 cegły. 4 cegły jest bardzo łatwo zrobić, bo potrzebne... W sumie nie wiem, co trzeba zrobić. Cegły są pod kamieniem i węgiel. Dobra, kamień i węgiel. Wiem, że węgiel tu wyskoczył zaraz, więc nie musimy się o to martwić, ale zajmijmy się na razie żelazem. To będzie fajne, jeżeli się zajmiemy żelazem. Ale mi się ta gra podoba, naprawdę mi się ta gra podoba. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Jeżeli wam się podoba i nie macie w co zagrać, polecam. Gra co prawda kosztuje chyba jakieś 40 zł, ale to jest gra na godziny, mi się wydaje. Wydaje mi się przynajmniej, że ta gra jest na godziny. Na godziny dobrej zabawy. A ja przy niej spędzę nie jeden odcinek, nie dwa, tylko ja sobie posiedzę na tym odcinku i sobie ponagrywam. Bo naprawdę mi się podoba. I słuchajcie tej muzyki. Wiem, cały czas gadam, więc jej nie słyszycie. Nieważne. Teraz zajmijmy się jeszcze tym drewnem. Widać, że robimy się zmęczeni, więc zaraz zjemy
Zjemy sobie teraz. Tutaj, o proszę. Wypełnimy swój brzusio. I lecimy dalej do roboty. Dobra, to nie. Zostało mi bardzo mało rzeczy już do zrobienia. Gdzie jest węgiel? Zaraz zobaczymy, gdzie jest węgiel. Węgiel się jeszcze nie pojawił. No, no właśnie nadchodzi noc. O, a może węgiel się tylko w nocy pojawia? No nie wiem. Kurczę, drugie drzewo ściąłem i już mi cytrusy wyskakują. W poprzednim razem, jak próbowałem nagrywać, to mi właśnie coś takiego nie wyskakiwało. Dobra, walimy. Dawaj. Tak, Fernandez, zapomniałem, jak ty się już nazywasz. Ty się nazywasz Foreman. Właśnie, Foreman, jak z tego, Doktora House'a. Bierz go. Bardzo, very nice. W ogóle nie... level drugi, zaraz pokażę wam, co level drugi robi. Bo z tym też jest ciekawa mechanika. I właśnie jak pokażę wam to, co zrobiłem, to od tego momentu już nie wiem dalej, co robić. Znaczy, już dalej nic nie robiłem, więc... Szybko zbudujemy sobie, dobra, i robimy sobie brick, bo potrzebujemy 4 bricku. Nie możemy jeszcze tego zrobić, dobra. Dobra, więc idziemy jeszcze tutaj tylko po węgiel. Ten świetlik mi oświetla trochę drogę. Dzięki świetlik, jesteś super. Dobra, więc teraz możemy iść po brick i robić 4 bricku, a my szukamy dalej węgla, bo w sumie węgiel nam jest wciąż potrzebny. A ja zaraz, chwila, muszę coś zjeść. Więc pozbieram jagody, coś zjem. No, puśćcie mnie, cholipka, ja tu jestem głodny, ja tu muszę zjeść. Dawaj. Very nice. How are you? Is a good day? Oh yes. Dobra, przestanę. My energy is low. No ale to na chwilę. Spokojnie. Nawalimy w krzak. Z czego zauważyłem, to nie ma tu żadnej mechaniki snu. Ciekawe, czy tu można zżygać się tymi jagodami, jak się ich za dużo je. Dobra, tu skończyło. Jeszcze rozwalmy to drzewo. I rozwalmy tam ten węgiel. I chyba powinno nam starczyć na nugget żelaza. Na sztabkę. Może sztabka jest lepszym słowem. Sztabka będzie lepszym słowem. Dobra, więc idziemy i robimy blub. I mamy 5. Jest całkiem okej. Okay. Czyli 4 starczą i robimy. Ale na wszelki wypadek sobie jeszcze trochę powalimy. Całe szczęście nie ma żadnej mechaniki, gdzie się rozwala nasz łom. Dobra, mamy drugi level. Jest pokazany tam na górze, widzicie, że jest skill point. Co oznacza skill point, zaraz wam pokażę. Czyli idziemy do menu. I idziemy do skillów, tutaj, czyli E i Q przekręcamy pomiędzy mapami i lecimy w skille. Lecimy w skille i musimy wybrać jedną z tych rzeczy. I ja wybrałem economy, ponieważ daje mi to od razu 40 końców, co pozwoli mi kupić więcej ziemi. I ja chcę więcej ziemi, cholipka. Dzięki. Więcej już nic nie potrzebuję. Dobra. Ale dajcie mi to, a ja poczekam, aż się zrobi widno. O, już się robi widno. Super. Dobra, robi się widno, a ja jeszcze tylko to rozwalę, bo mi to wkurza. Nie wiem czemu, ale mnie bardzo wkurza. I idziemy więcej zbudować landu. To jest za 30, za 80, to jest za 30, to jest za 50. Dobra, kupujemy. O, wow. I tutaj widzimy jakieś slimy. Też. Dobra, forge. Możemy już postawić forge, więc na razie się zajmiemy tym. Żeby postawić ten forge. Postawimy gdzieś tutaj w środku może. Jeszcze nie wiem, jak to działa, więc na razie wszystko stawiam kompletnie randomowo. Ale już idziemy sprawdzić. Widzę, że tam są te slimy, które będą nam pomagały. Zaraz wam powiem. Bo jeżeli podejdziemy tutaj do tego forge'a, mamy slimy pickaxe, który pewnie daje nam więcej damage'u na niektóre rzeczy. Więc musimy zrobić nuggety, sztabki żelaza i 4 jelly. Dobra. O, wow. Wow, ale ja to uniknąłem. Cholipka, co ty mnie bijesz? I mamy jednego jelly. Wow. Cholipka, nie, ani mi się waż. Co oni robią? Wej. Ej, kurde, oni mają ataki jak... O, i mamy już 4 żele.
Ciekawe, czy nam to w czymś pomoże. Wiadomo, że to jest wszystko poziom podstawowy, więc pewnie ten slimy coś tam też nam dużo nie da. Co to jest? To są fiber, pewnie też do jedzenia. Ale na razie się zajmiemy. Co to jest? To jest po prostu kwiat. No tak, czego ja się spodziewałem. Zaraz. Idę do Forge'a. Idę do Christophera Forge'a. Nie, Harrisona Forge'a. Harrison Forge. Do akcji. Harrison... Nie. A, bo ja jestem w złym punkcie tutaj. I co patrzymy do slimy pickaxe'u? Aha. Dużo więcej żelaza. Dobra. A czyli tutaj sobie wejdziemy i zaczniemy robić żelazo. Ale nie z większą, nie z taką ilością węgla, więc szukamy jeszcze węgla. Chociaż mogę już zacząć tutaj topić. Zaoszczędzę czasu. Więc robimy iron. I 4 mi starczą. Proszę. Niech się robi, a ja w tym czasie sobie poszukam wszystkiego innego. To co to jest? Oh, foraging obelisk. Będę dostawał bonusowy exp za zbieranie ziół i upraw, czyli z farmowania. At the time. Tylko jeden obelisk może być aktywowany w czasie. Czyli to jest taki perk jakby. Dobra, czyli to mi przykładowo daje więcej expa, jeżeli będę zbierał zioła i pierdółki. Dobra, to mi się podoba, mogę to zrobić. Dobra, bo mi się robi słabe. Level 3, bardzo mi się podoba. To podoba mi się bardzo. Dobra, tutaj to jest zjedzone. Najpierw się zajmę tym... Polipka, ty. Ani mi się basz. Jestem bardzo ważnym citizenem tutaj. I nie mogę znaleźć cholera żadnego węgla. Czemu ja nie mogę znaleźć żadnego węgla? To jest nieprawidłowe. Daj mi węgiel. A poszukajmy, może coś innego w tym czasie zrobimy. Co tu jeszcze możemy zrobić? Chwilę, co nam w ogóle poleca industrial? Sewing station, fiber. Ale w czym pomaga sewing station? Co będę mógł z tym zrobić? To mi nic nie tłumaczy. O, jest węgiel. Dobry węgiel. How are you, węgiel? Chciałem tylko wiedzieć, co to jest sewing station. O, znowu się robi noc. Mam nadzieję, że nie przychodzą potwory. Aha, no coś tam przychodzi. Co to jest? Ojej! Kurde! Cwaniak! O, lipka. Szukam węgla. Ale węgla jest brak. Więc może sobie potnę trochę więcej rzeczy. Dobra. I zajrzę tutaj jeszcze. Zobaczę, co jeszcze możemy zrobić. Butelka i coiny. Możemy sobie craftować coiny złotem. Złoto potrzebujemy za złotego nuggetsa. Czyli za złoto, nie nuggets, kurczę, za złotą sztabkę. I sztabkę można też bardzo łatwo zrobić. Wystarczy tylko, tak mi się wydaje, że mam ich... Tak, mam ich 8, więc mogę zrobić ich całkiem sporo. Teraz, ja tych slajmów się muszę pozbywać, bo ja im cholipka jednak nie ufam. Cholipka, mówię jak ten. A ja węgiel mogę zrobić. Łe! Dobra, 9 węgla, zrobione. A ja się martwię, kurczę, wykopywaniem. Dobra, super. Zaje super. To znaczy, że nie muszę, kurczę, polegać tylko na wykopywaniu, a mogę sobie równie dobrze, łatwo... Dobra, czyli jeżeli teraz chcę slimy pickaxe... A, teraz nie mam drewna. Teraz nie mam drewna. Dajcie mi drewno, halo. Halo, koledzy. Nie pozbawiajcie mnie. Skąd mam 10? A, cały czas mam 10. No tak, dobra. Zrobione. Mam 6. I tu powinno starczyć już, tak? Nie. Czemu? A, no tak, potrzebuję... Zapomniałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Gubię się na razie. Gubię się, bo nie wiem jeszcze, co robić. Nie wiem, jaki jest do końca mój... Do końca! Nie wiem, jaki jest do końca mój obiektyw w tej grze. Ale szybko się uczę, mam nadzieję. I wy się uczycie razem ze mną! Haha! Dobra. Więc to się robi. Tutaj już jest prawie wszystko gotowe. Zostało ostatnie tylko... Dobra, to jest wszystko zrobione. Możemy robić slime pickaxe. Kraftujemy. Halo, ile to zajmuje?
To zajmie trochę czasu? O, rzeczywiście. Trochę to zajmuje. Okej. To ja kończę ten odcinek, a w następnym odcinku dowiecie się, na czym polega slime pickaxe, czy to w ogóle ma jakiś sens w użytku, czy w ogóle ma jakiś sens. Dowiecie się tego w następnym odcinku, więc ode mnie to tyle. Dawajcie łapkę w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem już za parę dni. Trzymajcie się. Pa, pa.